Pięć uczennic pierwszego liceum ogólnokształcącego w Śradzu w ramach Olimpiady Zwolnień z Teorii tworzą projekt pod nazwą Kaczem. Jak mówią pomysłodawczynie, polega on na zwiększeniu świadomości o znaczeniu pasji w życiu człowieka. Jak ta pasja wpływa na nasze życie, szczególnie u młodych ludzi, chcemy pokazywać, że naprawdę posiadanie zainteresowania rozwija nas do maksymalnej możliwości i właśnie to jest nasz główny cel tego projektu. W piątek uczennice zorganizowały w Śradzkim Jagiellończyku wieczór filmowy. W ramach seansu pokazano film pod tytułem Billy Elliot. Będzie prezentowany film właśnie o tematyce pasji. Mamy zapewnione przekąski, takie jak popcorn czy wata cukrowa. Jest też ścianka do zdjęć, można sobie zrobić fajną pamiątkę. I ogólnym zamysłem jest takie fajne spędzenie czasu po szkole tutaj właśnie w tym budynku, żeby tak fajną atmosferę wprowadzić. Oprócz tego uczennice skupiają się nie tylko na kulturze, ale też na przykład na sporcie czy innych zainteresowaniach młodych ludzi. W planach mają realizację innych tematów. Planujemy zrobić noc zainteresowań w naszym sieradzkim młodzieżowym domu kultury. I polegać to będzie na tym mniej więcej, że będzie kilka pokoi, kilka miejsc, w których będą motywy jakiejś pasji, na przykład szachy, na przykład śpiew, taniec. I każda z nas będzie w jakimś pokoju. Postaramy się po prostu pozwolić osobom, które mają tą pasję, rozwinąć się i po prostu spędzić dobrze czas, rozwijając tą pasję w ten sam sposób. Tak, oprócz tego jeszcze planujemy warsztaty w podstawówkach, tak żeby już tak naprawdę od maleńkości zaszczepiać właśnie w dzieciach tą możliwość właśnie pokazać im, że tak naprawdę w każdych okolicznościach można znaleźć coś dla siebie, nawet z zerowym pomysłem na siebie i właśnie chcemy to zaprezentować. Oprócz tego jeszcze planujemy, chociaż to jest jeszcze w tych pierwszych fazach, zrobić przesłuchanie dla młodych ludzi na Open Hair Festival, tak żeby mogli wyrazić siebie, pokazać co potrafią i właśnie dać im tą przestrzeń tutaj u nas w Śradzu. Uczennice podjęły już współpracę m.in. z Młodzieżową Radą Miasta Śradza, a także ze szkołami podstawowymi nr 6 i 10.